Siema, ja jestem Seciak i dzisiaj wziąłem się za omawianie książki Nigdzie bądź, Nila Gaimana. Książkę Nigdzie bądź będę omawiać trochę bardziej na spontanie niż moje poprzednie książki, które omawiałem, a to dlatego, że większość książek, czy tam do tej pory wszystkie, które omówiłem, omawiałem razem ze scenariuszem, który sobie wcześniej pisałem, żeby niczego nie przegapić w recenzji, żebym powiedział wszystko to, co chcę powiedzieć. A właśnie książka Nila Gaimana, Nigdzie bądź, no, charakteryzuje się tym, że prawdopodobnie będzie tutaj szybki odcinek, ponieważ miałem, tak mi się wydaje, że mam całkiem mało do powiedzenia na temat tej książki, aczkolwiek mimo wszystko chciałem się na temat jej wypowiedzieć, ponieważ książkowego kontentu u mnie na kanale jest ostatnio dość mało, a biorąc pod uwagę, że w zasadzie mój kanał od książkowego kontentu właśnie się rozpoczął, no to wypadałoby od czasu do czasu coś wrzucić, a biorąc pod uwagę, że właśnie Nigdzie bądź ostatnio przeczytałem, no to głupio byłoby z tego nie skorzystać i właśnie czegoś o tej książce nie nagrać. A z samą książką miałem taki dylemat, dlatego zastanawiałem się, czy o niej nagrać, ponieważ miałem co do niej, dalej mam w sumie co do niej mieszane uczucia. I w zasadzie ja sobie tą książkę podzieliłem na takie dwa filary. Pierwszy filar to jest cała fabuła, postacie przedstawione w tej książce, właśnie głębia tych postaci, a drugi filar to jest świat, który Neil Gaiman na potrzeby tej książki właśnie wykreował. No i właśnie jeden z tych filarów, ten pierwszy, w mojej opinii jest wykonany całkowicie nieudanie. Przynajmniej takie jest moje zdanie, że jeśli chodzi o fabułę tej książki czy o postacie, no to jednak ciężko mi było się do jakiejś postaci tak bardzo przekonać. Postacie mają, jeśli w ogóle mają, słabe motywacje, a sama fabuła wydaje mi się zrobiona trochę na potrzeby właśnie tego drugiego filaru, który jest zrobiony wyśmienicie, czyli na potrzeby świata, żeby po prostu coś się w nim działo, żeby czytelnik mógł jakąś linią fabularną przez ten świat przebrnąć razem z postaciami, które w tej książce się znajdują. Aczkolwiek właśnie tak jak mówię, ten świat, który Neil Gaiman wykreował na potrzeby tej książki, wydaje mi się, że to miał być główny atut niej. I w mojej opinii tak właśnie jest. Bardzo mi się ten świat spodobał, ale tak jak mówię, jako odbiór całości, no to jednak książka pozostawia pewien niedosyt i pewne właśnie takie mieszane uczucia. I być może chodzi też w zasadzie o mój gust, jeśli chodzi o tą fabułę, ponieważ książka nie jest jakoś specjalnie długa. Zresztą zobaczę na materiale, ile bardzo profesjonalnie, tak jak mówiłem, to jest spontan. Około 370 stron ta książka ma. Jak na moje standardy, że się tak wyrażę, to nie jest dużo. Ja bardzo lubię takie kobyły czytać po 800 stron, po 900 stron, może nawet i po 1000 stron. Także tam sobie właśnie cenię bardzo tą rozbudowę również i fabuły. A tutaj właśnie było mniej stron, żeby poświęcić temu czas. Chociaż wydaje mi się, że to też nie jest jakaś specjalnie duża wymówka, bo jest naprawdę dużo fajnych książek właśnie krótkich, cienkich, które mają bardzo fajnie rozpisane postacie i tak naprawdę, no dobra, teraz może z rękawa tak nie rzucę żadnym przykładem, ale są takie sytuacje, gdzie jakąś postać po naprawdę jednym opisie czy po dwóch opisach tej postaci krótkich już czujemy do niej sympatię bądź nienawiść, co tam w zależności autor dla tej postaci przygotował. No a jednak właśnie w Nigdzie bądź czegoś takiego nie odczułem. A jeżeli chodzi o plusy tej książki, no to właśnie jest tutaj ten wyżej wymieniony przeze mnie świat przedstawiony i czytając tę książkę trochę się śmiałem właśnie z tego, że ta książka opowiada o świecie Meneli, ponieważ takie wrażenie można odebrać. A to dlatego, że tak pokrótce Wam opowiem, z czym ten świat się je. Cała akcja książki dzieje się w Londynie, który jest podzielony na dwie części. Jest Londyn nad, ten rzeczywisty, ten, który my znamy, który my widzimy. Oraz jest również Londyn pod, taki bardziej magiczny, dziejący się właśnie w, no, praktycznie całości pod Londynem, aczkolwiek niekoniecznie,
bo te postacie z Londynu w Londynie nad również występują, aczkolwiek właśnie większość Londynu pod i większość akcji tam się dzieje. No i to są właśnie takie różne miejsca typu kanały, metro, jakieś opuszczone odnogi metra, gdzie można by powiedzieć, mieszkają właśnie jacyś menele, wszyscy chodzą w łachmanach, tego typu rzeczach. Jest taka rasa, nie rasa, ale ludzie z takimi umiejętnościami, oni są nazywani szczuromówcy, którzy na przykład porozumiewają się właśnie ze szczurami. Szczury też mają jakby swoją własną zorganizowaną hierarchię, gdzie na ich czele stoi król, czy tam królowa, już nie pamiętam, aczkolwiek mają takiego bossa swojego, który porozumiewa się z ludźmi za pomocą tych pomniejszych szczurów, wysłanników, które potrafią właśnie z tymi szczuromówcami rozmawiać. Mamy też na przykład, i to może nie będzie jakiś duży spoiler, mamy również anioła, aczkolwiek jest on bardziej, powiedzmy, częścią końca tej książki, więc może nie będę o nim jakoś dużo mówić, ale właśnie też zasługuje na zauważenie to, że nawet takie istoty jak anioły w tej książce i w tym świecie się znajdują. W Londynie pod występują również anomalie czasowe, które pozwalają naszym bohaterom przenosić się w czasie, a konkretnie w przeszłość. Tak na przykład, jeśli chodzi o stację metra, no to pozwala to odwiedzić stacje metra, które już w Londynie nie występują w tym naszym rzeczywistym, a jeszcze występowały kilkadziesiąt lat wstecz. I właśnie takie stacje nasi bohaterowie też odwiedzają. Odwiedzają również pewien przedział w metrze, którego Londyńczycy nad nie widzą, a w zasadzie widzą, ale dla nich się wydaje, że on jest po prostu wyjęty z użytku, a dla Londyńczyków pod, i to się chyba nazywa Hrabiowski Dwór, o ile się nie mylę, nie mam pamięci do nazw za bardzo, gdzie właśnie żyją sobie ludzie, tak jak w średniowieczu, takim bardziej późnym średniowieczu. Nasi bohaterowie oczywiście też tam pewne przygody ich tam spotykają, szczególnie z tym przywódcą całego tego dworu hrabiowskiego, gdzie ten właśnie ich przywódca jest takim trochę, no, trochę prześmiewczym, trochę takim trochę taką zapominalską osobą, bo książka oczywiście trochę jest tak z jajem zrobiona, aczkolwiek tych scen humorystycznych wcale tak dużo nie ma. Jeżeli już, to jest to taki humor bardziej groteskowy, właśnie ze względu na ten cały świat, czyli ten taki świat menelowaty. I właśnie, jeżeli jest jakiś humor, no to on się głównie właśnie na takich klimatach po prostu opiera. Jeśli chodzi o postacie w tej książce, to tak jak mówiłem, średnio mi one podeszły do gustu, aczkolwiek na wyróżnienie zasługują dwie postacie. Jest to pan Krop i pan Waldemar. Są oni płatnymi zabójcami, którzy ścigają naszych bohaterów. I muszę powiedzieć właśnie, że jeżeli chodzi o postacie, no to one mi jakby się najbardziej spodobały. Szczególnie dynamika pomiędzy tymi dwoma postaciami była bardzo fajna. I również ten humor groteskowy, o którym przed chwilą mówiłem, właśnie dotyczy też tych dwóch postaci, ponieważ są oni niesamowicie specyficzni, są dość różni od siebie, co właśnie bardzo ciekawe rozmowy pomiędzy nimi wywołuje. Ale tak jak mówię, to jest taka para zasługująca na wyróżnienie. A pozostałe postacie jakoś niespecjalnie mnie urzekły. I dobra, jeśli chodzi o podsumowanie tej książki, to by było na tyle. Tak jak mówię, wydaje mi się, że to trochę szybszy materiał, będzie krótszy materiał niż poprzednie, trochę bardziej spontanicznie. Najbardziej chciałem właśnie przedstawić swoją opinię na temat tych dwóch filarów, jak to nazwałem, czyli świat przedstawiony i cała reszta, czyli fabuła, postacie. Właśnie chciałem zauważyć w tym materiale, że ten świat przedstawiony jest naprawdę bardzo niezwykły, bardzo fajny, niesamowicie się go śledzi, to samą fabułę już mniej. No i pytanie, czy ja bym tę książkę na przykład polecił do przeczytania. No i tutaj właśnie sami sobie musicie na to odpowiedzieć, dlatego ten materiał nagrywam. Jeżeli bardzo sobie cenicie poznawanie światów, poznawanie miejsc, lokacji,
różnych dziwnych rzeczy, które autorzy nam przygotowali, no to jak najbardziej, bo według mnie ten świat Nigdzie bądź, tego Londynu pod w szczególności, jest niesamowicie ciekawy do poznawania. Ale jeżeli z drugiej strony bardziej cenicie sobie głębokie, tutaj głęboko rozpisane postacie, jakieś przemiany, bardzo duże, głębokie motywacje tych postaci do działania, no to tego tutaj raczej nie uświadczycie. Także w tym wypadku bym akurat tej książki nie polecał, a właśnie polecam ją dla ludzi, którzy lubią po prostu poznawać bardzo ciekawe światy książkowe. No i właśnie, to by było ode mnie na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Jeżeli się Wam on spodobał, zostawcie po sobie lajka, komentarz czy subskrypcję. Zobaczymy, jak z kontentem książkowym będę się trzymał w przyszłości. Teraz sobie czytam, mam tutaj, obecnie czytam Wielkie Polowanie. To jest drugi tom sagi Koło Czasu. Też taka dość duża kobyła, chyba 900 stron ma, a ja dość wolno czytam. Może nie tyle wolno, ale czytam w krótkich sesjach, także trochę mi to jeszcze może zająć, zanim film na temat Wielkiego Polowania się pojawi, ale właśnie i tak zachęcam do zasubskrybowania. Jeżeli natknęliście się na mój kanał dopiero teraz, to może możecie sobie przejrzeć jakieś pozostałe moje filmy książkowe. No i też nagrałem na przykład pierwszą część sagi Koło Czasu i jest to ostatnio dość popularny film na moim kanale, prawdopodobnie za sprawą serialu. Ale dobra, bo rozgaduję się nie na temat. Miało być o Nigdzie bądź, a mówię o... Zaczynam mówić o zupełnie innych książkach. Także to by było ode mnie tyle. Dzięki za wysłuchanie. Dzięki za zobaczenie. Widzimy się w następnych materiałach. Cześć!